Jak działają solary basenowe? Absorber z tworzywa sztucznego czerpie energię słoneczną i ogrzewa przepływającą przez niego wodę basenową. Czy warto zamontować solary basenowe? Decyzja o zamontowaniu kolektorów słonecznych, czyli solarów, wymaga szczególnego rozważenia. Rozwiązanie takie posiada swoje wady i zalety. Energia dostarczana przez słońce jest zupełnie darmowa, ale woda w basenie nagrzewa się pod warunkiem, że świeci słońce. Liczba dni słonecznych w naszym kraju jest jednak bardzo mała i można uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego, czyli wychładzanie wody. Podgrzewanie wody w basenie przy pomocy solarów, kolektorów słonecznych. Wymiana ciepła w kolektorach słonecznych następuje w wymienniku ciepła, gdzie ciecz płynąca przez kolektory oddaje ciepło do wody basenowej. Natomiast w solarach basenowych ciepło jest oddawane bezpośrednio do wody basenowej. Ogrzewanie wody w basenie, pompa ciepła czy solary basenowe? Pompa ciepła zdecydowanie jest lepszą formą ogrzewania wody w basenie. Solary basenowe ogrzewają wodę w basenie przy użyciu ciepła słonecznego. Po chmurne dni woda może się ochłodzić. Pompa ciepła ogrzewa wodę niezależnie od światła słonecznego.